za ten bieg, ale mam naprawdę power. Do rozpoczęcia rywalizacji w naszym biegu. W biegu ekstremalnym. Sianowski bieg ekstremalny. Sianan po raz pierwszy organizowany na terenie miasta gminy Sianów. Jest tylko jedna ważna rzecz. Dziękując wszystkim, którzy są współorganizatorami, zaczynając tu od Arka i TKKF-u, przez Fundację Zastopuj, przez DKMS, naszych seniorów, nasze stowarzyszenia sportowe. Dziękuję wam, że poświęciliście czas, ale pamiętajmy, że ten bieg i ten dzień jest poświęcony komuś, kto biegał, gdy albo jeszcze byliśmy za mali, niektórzy, albo w ogóle nam się nie śniło, że można biegać, czyli Ryszard Targaszewski. Rywalizujących zawodników. Jasiek Stebelski chyba. Ach, tak patrzę, kto co biegnie tam za nim. Czy to jest zawodnik na 10 km? Ale Wiesław Jarosz już wyrusza na kolejne okrążenie. Wielkie brawa dla Wiesława Jarosza z numerem 15, który rozpoczyna kolejne okrążenie na dystansie 10 km. Wielkie brawa. A to numer 29. To jest tak, to jest zawodnik, który wygrywa dzisiejszą rywalizację na dystansie 5 km. Rafał Majkowicz, numer 29. Wielkie brawa. Jest Janek, jest mieszkaniec gminy Sianowa, Jan Woliński z numerem 80, miejsce drugie na dystansie 5 km. A to numer 48, to zawodnik na 10, Paweł Pałowiński. Jest Jasiek Stelenski, jest numer 64, Michał. Brawo! I mamy tam sporą grupę, widzę. No, na pagodnik nie obcy, widać te koszulki charakterystyczne na linii mety. Piękna grupa. Kto biegnie na drugie okrążenie? Kto kończy, a kto biegnie jeszcze na jedno okrążenie? Trasa 5 km trudna. Trudna, ciężka, szczególnie była taka jedna górka, która ledwo człowiek podeszedł pod nią po prostu i no i rzeki. Tak samo zabierały dużo powietrza oddechu. Jakieś specjalne treningi? Nie, po prostu sam sobie wychodzę 2-3 razy w tygodniu, staram się biegać i że sam na siebie. Nazywam się Piotr Marciocha, jestem z Kołobrzegu, przybiegłem tutaj z narzeczoną na dystans 5 km. No tak, przy okazji zdrowego trybu życia można uratować życie. Jak najbardziej, to jest bardzo fajne, że w momencie, kiedy jest organizowany taki wyścig, to tutaj takimi partnerami są właśnie instytucje, które pozwalają na czynienie dobra tak naprawdę i przy okazji mimochodu można faktycznie zrobić coś bardzo dobrego dla innych. No tak namawiamy wszystkich, namawiam ja, bo tak właściwie się wzięłam do tego, że chociaż może na 1000 osób, może jedno życie ktoś uratuje, więc ludzie chętnie idą normalnie, to jest raz, a drugi raz w nagrodę mamy pyszne ciasta, to częstujemy jeszcze ciastami naszych tych potencjalnych dawców.
Tak, jesteśmy przy dębie, który symbolizuje moc. No, przebiegnięcie 10 km trzeba mieć moc. Ja uwielbiam takie ekstremalne biegi. Ja jako... Jestem obrońcą zeszłorocznego tytułu tutaj w Sianowie. Biegaliśmy ze stadionu. Jestem żołnierzem. Jestem też studentem. Pozdrawiam wszystkich studentów z Politechniki. W każdym wieku można biegać, uczyć się i można się spełniać. Ja właśnie to czynię. Bieg był przepiękny. Ta trasa jest idealna dla mnie, jeżeli chodzi o wytrzymałość, o psychikę, o motywację, o zaangażowanie, o walkę. Wszystko, co można znaleźć w biegu. Ten bieg do tej pory z Sianowskich biegów to był najlepszy, jaki do tej pory biegałem. A ja gratuluję, wszystkiego dobrego. Dziękuję i pozdrawiam. Panie Szanowni, Piotr Lewandowski i Daniel Haras. Wielkie brawa dla nich. I to koniec rywalizacji. Brakuje nam wyniku tylko Marleny Rudzińskiej. Biegu już opada. Nowa formuła. Też tak, atmosfera jest dużo bardziej gorąca, ze względu na to, że więcej osób zawitało w miejsce imprezy. Na stadionie jednak jest oddalony troszeczkę od centrum miasta i troszeczkę mniej osób przybywało, mniej dopingowało. A tutaj było fajnie, no, połączony bieg z takim fajnym festynem, tak? Szczytny cel, żyjemy na trzeźwo, więc myślę, że to połączenie tych kilku inicjatyw razem, wspólnie, no i bieganie w tym ekstremalnym biegu sprawiło, widać, sporo frajdy, nie tylko dzieciom, ale i też dorosłym. Gratuluję świetnej organizacji, no i czekamy teraz znowu na następny bieg. No cóż, tylko możemy zaprosić, że za rok, 1 maja, znów spotkamy się w Sianowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.